W tym nagraniu pokażę Ci, jak zbilansować równanie reakcji utleniania redukcji przy wykorzystaniu metody bilansu elektronowego. Ogólnie bilansowanie równań redox, podobnie jak bilansowanie każdego innego równania chemicznego, polega na ustaleniu współczynników stechiometrycznych. W reakcjach redox dodatkowo musimy zwrócić uwagę na elektrony, te, które są pobierane w trakcie reakcji redukcji i te, które są oddawane w trakcie reakcji utleniania. Najpierw napiszmy schemat reakcji, jaka nas interesuje. Niech będzie to pełne spalanie metanu. Metan plus tlen daje nam dwutlenek węgla i wodę. Teraz musimy ustalić stopień utlenienia wszystkich atomów występujących w tym równaniu. W metanie mamy do czynienia z węglem i wodorem. Jest to wodorek niemetalu, a w wodorkach niemetali wodór przyjmuje plus pierwszy stopień utlenienia. Popatrzmy na skalę elektrojemności Paulinga. Widać, że węgiel ma większą wartość elektrojemności niż wodór. W związku z czym węgiel przyjmie 4 elektrony, po jednym od każdego wodoru, a tym samym uzyska minus czwarty stopień utlenienia. Natomiast wodory będą miały plus pierwszy stopień utlenienia. Sprawdźmy, czy sumaryczny stopień utlenienia metanu wynosi 0. Minus 4 plus 4 razy 1 daje nam 0. Cała cząsteczka ma zerowy stopień utlenienia, więc wszystko jest w porządku. Przejdźmy dalej. Atomy tlenu w cząsteczce tlenu mają zerowy stopień utlenienia. Teraz przejdźmy do produktów. Dwutlenek węgla. Aby można było ustalić stopień utlenienia, ponownie załóżmy, że w tym związku występują wiązania jonowe. Choć tak naprawdę pamiętaj, że mamy tu do czynienia z wiązaniem kowalencyjnym spolaryzowanym. Narysuję cząsteczkę dwutlenku węgla. Jeden węgiel połączony z dwoma atomami tlenu. Każdemu tlenowi do oktetu brak tylko dwóch elektronów. Albo też każdy z tych tlenów musiałby oddać aż 6 elektronów, aby przyjąć konfigurację elektronową poprzedzającego go w układzie okresowym pierwiastków gazu szlachetnego. Natomiast węgiel, aby uzyskać korzystną konfigurację elektronową, może oddać albo przyjąć po 4 elektrony. Zobaczmy, który z tych dwóch elementów jest bardziej elektroujemny. Bardziej elektroujemny jest tlen, w związku z czym będzie on przyciągał do siebie elektrony walencyjne węgla. Ten tlen przyciągnie 2 elektrony walencyjne węgla i ten tlen również przyciągnie 2 elektrony walencyjne węgla. Tleny w dwutlenku węgla mają minus drugi stopień utlenienia, a węgiel plus czwarty stopień utlenienia. I w końcu ostatni element – woda. Tutaj wodór ma plus pierwszy stopień utlenienia, natomiast tlen standardowo przyjmuje minus drugi stopień utlenienia. Ustaliliśmy już wszystkie stopnie utlenienia. Następnym krokiem do rozwiązania tego zadania jest znalezienie pierwiastków chemicznych, których stopień utlenienia zmienił się po zajściu reakcji. Pierwszy pierwiastek – węgiel. Przed reakcją miał minus czwarty stopień utlenienia. Natomiast po reakcji węgiel ma plus czwarty stopień utlenienia. Stopień utlenienia węgla wzrósł, w związku z czym tutaj mamy do czynienia z procesem utleniania, z reakcją utleniania. Kolejny element, który zmienił swój stopień utlenienia, to tlen. Przed zajściem reakcji tlen ma zerowy stopień utlenienia, a po zajściu reakcji tlen ma zarówno tu, jak i tu minus drugi stopień utlenienia. Stopień utlenienia tlenu zmalał, w związku z czym mamy tutaj do czynienia z procesem redukcji, z reakcją redukcji. Teraz musimy zapisać schematy utleniania i redukcji z uwzględnieniem jedynie atomów, których stopnie utlenienia się zmieniają. A następnie ustalimy liczbę elektronów, które zostały oddane w procesie utleniania i przyjęte w procesie redukcji. Zacznijmy od utleniania. Węgiel z minus czwartego stopnia utlenienia przeszedł na plus czwarty stopień utlenienia. W wyniku tej reakcji węgiel oddał aż 8 elektronów. Elektrony te piszemy ze znakiem plus po stronie produktów. Można uznać, że są to produkty tej reakcji. Zostały one w niej otrzymane. Dlaczego 8?
Otóż musimy się zastanowić, ile należy odjąć od 4, aby uzyskać minus 4. Oczywiście trzeba odjąć 8. Teraz przejdźmy do tlenu. Tlen zerowego stopnia utlenienia przeszedł na minus drugi stopień utlenienia. Jeśli w równaniu występują homoatomowe cząsteczki, to wtedy w tych schematach, w bilansie elektronowym również piszemy całą homoatomową cząsteczkę, a nie tylko pojedynczy atom. Więc przed tlenem po stronie produktów musimy postawić 2. Teraz patrzymy, ile elektronów zostało przyjętych w tym procesie, w procesie redukcji. 2 tleny z zerowego stopnia utlenienia przeszły na minus drugi stopień utlenienia. Każdy z tych tlenów musiał przyjąć po 2 elektrony. Więc sumarycznie w procesie redukcji zostały pobrane 4 elektrony. Teraz musimy ustalić współczynniki stechiometryczne tych dwóch równań. Elektrony oddane w reakcji utlenienia są wykorzystywane w trakcie reakcji redukcji. Żaden wolny elektron nie może zostać po zakończeniu reakcji, ani też do tej reakcji nie możemy znikąd dodawać dodatkowych wolnych elektronów. Dlatego też liczba tych powstających w utlenianiu i tych wykorzystywanych w redukcji elektronów musi być dokładnie taka sama. Musimy wykonać bilans elektronowy. Każde z równań naszego bilansu możemy mnożyć stronami przez dowolną liczbę, zupełnie tak jak równania matematyczne. Na koniec, po wykonaniu rachunków, musimy uzyskać tą samą ilość elektronów w każdym z tych dwóch równań. Najpierw znajdźmy wspólną, najmniejszą wielokrotność dla 8 elektronów i 4 elektronów. Oczywiście tą wielokrotnością jest 8. W związku z czym pierwsze równanie wystarczy, jak pomnożymy razy 1. Natomiast drugie równanie musimy pomnożyć stronami przez 2. Teraz uzyskane współczynniki stechiometryczne z tych równań musimy wstawić do naszego równania wyjściowego. Więc tak, przed węglem nie mamy nic, czyli w domyśle stoi tu 1. Przed dwutlenkiem węgla również 1. Teraz przed tlenem musimy postawić 2, bo mamy 2 cząsteczki tlenu. A po stronie produktów musimy mieć 4 tleny. 2 już mamy w cząsteczce tlenku węgla 4, więc przed wodą wstawiamy 2. I dzięki temu mamy 2 plus 2, 4 tleny po stronie produktów. Na sam koniec sprawdźmy jeszcze, czy zgadza się ilość atomów, które nie brały udziału w utlenianiu i redukcji. Zerknijmy, czy zgadza się ilość wodorów. Po stronie substratów mamy 4 wodory, a po stronie produktów mamy 2 razy 2, 4 wodory. Wszystko się zgadza. Udało nam się poprawnie ustalić współczynniki stechiometryczne metodą bilansu elektronowego.